Pilotażowy program leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą trombektomii mechanicznej, uważanej za najskuteczniejszą i jedną z najnowocześniejszych metod leczenia udaru, nie był realizowany prawidłowo. Program miał umożliwić szybkie przetestowanie w podmiotach leczniczych modelu organizacyjnego leczenia udarów za pomocą tej metody i ułatwić ministrowi zdrowia podjęcie decyzji o włączeniu jej w zakres świadczeń gwarantowanych. Pomimo osiągnięcia celów programu już w latach 2021-2022, minister przedłużył jego realizację aż do połowy 2024 roku. Było to równoznaczne z ograniczeniem dostępności trombektomii mechanicznej, ponieważ w wersji testowej programu uczestniczyła jedynie ograniczona liczba ośrodków medycznych zabiegu trombektomii mechanicznej realizowanego w ramach pilotażu korzystało rocznie około 4,5% pacjentów z niedokrwiennym udarem mózgu. Według szacunków Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, po włączeniu tej procedury do katalogu świadczeń gwarantowanych, jej dostępność dla pacjentów powinna się zwiększyć dwukrotnie. Do 7-10%. Dopiero 26 czerwca 2024 roku, czyli kilka miesięcy po kontroli NIK, Minister zdrowia wydał rozporządzenie, w wyniku którego zabieg trombektomii mechanicznej został dodany do wykazu świadczeń gwarantowanych.